Maluszku, chyba przyda ci się pomoc. Przynieś trochę soku brzozowego i dębowy korzeń. Bez obaw, zaraz ci pomogę. Znaczy, spróbuję, bo wciąż jeszcze się uczę. I odrobina magicznego pyłu. Śmieszne! Przyznaj, Livi, chyba trochę było. No dobrze, może odrobinę. Co tam robisz? Próbuję uratować ten mały pierwiosnek przy pomocy magii Forest Fairies. Od mocarnego drzewa po delikatne źdźbło trawy. Od potężnego jelenia po drobną płotkę. Imię Forest Fairies Ayumi. Uzdrawiam cię. Uwielbiam, jak to robisz. Czy używałaś dziś już magii? Nie. Night Fairies używają magii tylko do obrony Ayumi. Ale jak na razie nie mamy za bardzo przed czym jej bronić. A więc dobrze wypełniasz obowiązki. Racja, tak jest. Dobra robota, misiek. Livi, ty wiesz, jak podnieść na duchu. Po to ma się przyjaciół. I po to, by ich czasem zaskoczyć. O, lećmy do drzewa wróżek i poszukajmy Elvi. Dzisiaj w nocy strzeże źródełka energii zupełnie sama. Crystal Fairies to mają szczęście. Tak, ale są wiecznie niewyspane. Nasz duchowy przewodnik musi się chyba zdrzemnąć po porannej warcie. Znajdźmy Elvi. Elvi! Elvi! Pewnie jeszcze szykuje się w domu. Elvi! Ha, nigdzie jej nie ma. Oh! Lepiej lećmy za motylkiem. On może nas do niej zaprowadzić. Elvi! Nikt nie może wiedzieć, że tutaj jestem. Ale nawet my? Twoje NW? Najlepsze wróżkociółki. Chcemy życzyć ci powodzenia. To było dziwne. Elvi! Co się stało? I tak nie zrozumiecie. Livi zrozumie. Powiedz jej i ci pomoże. Co? Ty przecież lubisz pomagać. Niczego się nie dowiemy, póki jej nie złapiemy. Racja. Myślałam, że Night Fairies mogą używać swojej magii tylko do obrony. Broniłam Elvi przed nią samą. Powiedz nam. Co się stało? Pierwsze samodzielne czuwanie nad źródełkiem energii jest dla Crystal Fairy ogromnym zaszczytem. Ale ja nie czuję teraz zaszczytu. Tylko... Stresik? To całkiem normalne. Jestem pewna, że Josie nie stresowała się swoim pierwszym patrolem. Nie jesteś Josie. Na szczęście, bo kim byłabym ja? No, a zresztą, jeśli zawiedziesz, stracimy tylko naszą magię. Nie pomagasz, Josie! Elvi, wybrano cię na Crystal Fairy podczas wiosennej ceremonii, a więc jesteś do tego stworzona. Ale co, jeśli wszystko było tylko pomyłką? Proszę, przecież dobrze wiesz, że to niemożliwe. Zresztą, to jest Ayumi. Tu nigdy nic się nie dzieje. No i nie będziesz sama. Motylek będzie ci towarzyszył. Gotowa? Gotowa. Na pewno sobie poradzisz. Hmm.
Musimy być czujni. Przestań się tak wiercić. Wybacz, ale mało tu miejsca. Elwi nie może się dowiedzieć, że... Że mnie po cichu śledzicie? Wiesz, nie śledziłyśmy cię, tylko tak jakoś wyszło. Chciałyśmy tylko sprawdzić, czy wszystko dobrze. Jest dobrze, dzięki waszemu wsparciu. Widzisz, ty wiesz, jak pomóc. Zaczynam powoli poznawać osobowości kryształów. Ten tutaj lubi kolor różowy, a ten lubi muzykę. Może mu zaśpiewasz? No pewnie. O mój kryształku, będę zawsze cię chronić. Ty i ja, to przeznaczenie. Ale skąd ty wiesz, co one... Najważniejsze, że wszystko u ciebie dobrze. Niepotrzebnie się martwiłam. Miałaś rację, Josie. To przecież Ayuma. Tu się nigdy nic nie dzieje. Wspaniale. Kto tam jest? Nie chcę przeszkadzać w pogaduszkach, więc zabieram ten kryształ i już więcej mnie tu nie zobaczycie. Jako krystal fery i zaprzysiężony opiekun źródełka energii, proszę, byś natychmiast oddała nam kryształ. Co powiesz na... Nie. Papa! O, i co teraz będzie? This is the magic, how we build our friendship.